The future of the display industry is here and now. What we're seeing in the market is a number of new display technologies that are enabling foldable phones, foldable tablets, so on and so forth, because the quest is to build larger displays in smaller form factors. So with this kind of a trend, the key ingredient are the materials. Noctiluca, a company based in Poland, is making these unique new materials that will enable the next generation of displays, and that's why I'm involved with this company. Noctiluca to polska spółka technologiczna, która jest obecnie jednym z trzech czołowych graczy na świecie, rozwijających technologię będącą w sercu każdego wyświetlacza OLED. Opracowujemy emitery OLED najnowszych trzeciej i czwartej generacji, to jest wykazujące właściwości TADF, czyli termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji, i hiperfluorescencji. Najogólniej mówiąc, emitery to związki chemiczne w postaci proszku, znajdujące się w środku cienkich wyświetlaczy OLED, które po wzbudzeniu prądem elektrycznym świecą, dając obraz, który z kolei widzimy na ekranach naszych smartfonów czy telewizorów. Szybko nawiązaliśmy współpracę z najważniejszymi instytutami badawczymi z Niemiec, takimi jak Instytut Fraunhofer czy Politechnika w Karlsruhe, oraz w Korei Uniwersytet Kyung-hae, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, ośrodek badań nad wyświetlaczami OLED na świecie. Noctiluca od początku rozwijana jest jako międzynarodowa firma. Nasz zespół Material Science rozwija technologię w Polsce, która kolejno testowana jest w urządzeniach w naszym laboratorium w Korei. Zadbaliśmy również o najlepszą ochronę własności intelektualnej. Technologia OLED staje się wiodąca, a to dopiero początek giętkich, elastycznych wyświetlaczy, które będą potrzebowały emiterów i innych związków OLED o jeszcze wyższych parametrach, takich, które tworzy Noctiluca. Zainwestowaliśmy w Noctilucę, ponieważ wiedzieliśmy, że emitery czwartej generacji do organicznych LEDów są technologią, której poszukują międzynarodowe koncerny, liderzy w branży wyświetlaczy. Wiedzieliśmy też, że toruński zespół Noctiluca posiada i doświadczenie, i potencjał, żeby rozwijać tą technologię w długim okresie, również we współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie.